wchodzimy do kopalni w Turcie. Idziemy teraz schodami, schodzimy w dół. Dalej posuwamy się korytarzem. Na ścianach widać skamieniałą sól. Tutaj koleżanka katastrofa, taka chytra, liże sól. Słone? Słone, ale mało. Schodzimy coraz głębiej do kopalni. Jeszcze po schodach dalej. Na niższy poziom, tu wszędzie sól. Sól wszędzie na ścianach jest. Tam żeśmy stali przed chwilą, o tam aż na tej, żeśmy jesteśmy kilkadziesiąt metrów pod ziemią, albo. Idziemy teraz. Płyniemy. Jak, Andrzej? Na łódce siedzisz? Kto cię zabrał? Powiedz, kto cię zabrał na łódkę? Dobrze. Sieroto kompanijna. Co, ale to tylko w kółko można. No ale wiesz ile to cię, czy pytałeś co, ile to będzie kosztować? Bo udział w tym, no to jest pies trąca, ale dycha, ale jeszcze, a zawiosłowanie? No jeszcze, Irek. Irek, ale jeszcze nie spodziewałem się, że będziemy jechać takim młynem, rozumiesz, będziemy jechać, nie? Komentarze zobaczymy. A ty masz zdjęcie? A ja pozdrawiam ludzi z fotki. Kto to jest Lenka? Tak, Irek, podoba się? No to jedź jakby chciała, nie mogło tak wolno. No to co ty chciałaś, żeby na rzeczy? Ja chciałam, żeby tobie zapieprzać trochę lepiej, nie? Żeby tobie Andrzej nie pojechał. Jedziemy teraz z diabelskim młynem w kopalni soli w Turdzie. O, coraz wyżej, tak to się... Tak się teraz to buja, zaraz wejdziemy do góry i będziemy spadać w dół. No. Tutaj wagonik. To jest wagonik drewniany. No. No to weźcie tym kieratem, zakręćcie. No dawaj, Irek.